nigdzie nie widzę złej królowej spaliny. W takim razie mogę chwilę odpocząć od zanieczyszczania świata. O! Spocznę sobie na jej tronie. Zdrzemnę się momencik i może przyśni mi się piękna, rozkwiecona łąka, błękitne, czyste niebo. Ach, świeże powietrze, tak, świat bez zanieczyszczeń. To byłoby pięknie. Matylki, matylki. Gdzie on jest? No gdzie on się znowu podziewa? Strusze wrząsa. Smoku! Smoku! A, no oczywiście, oczywiście. Już ja mu dam. Witam, witam, królowo. Witam. Smoku! Jesteś tutaj, bo... Bo nie miałem wyjścia. Słucham? Aby zanieczyszczać, o najwspanialsza z pani nowatowości. Jestem tutaj, aby zanieczyszczać, tak... To nie czas na żarty, referuj dalej. A co mam referować? Kalorifery? Przestań żartować natychmiast! Tak, 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 oczywiście. A więc tak. Jestem tutaj, aby zanieczyszczać świat spalinami. Takimi pięknymi spalinami jak ty, o najwspanialsza królowo spalino, spalinowatymi, duszącymi w gardło. A, no jestem tutaj po to, aby zaścielić świat nową porcją smogu, gdyż jestem w tym najlepszy, jako że smog, smog, do usług. Tak, spaliny są piękne tak jak ja. Królowa spalina! I co się śmiejesz? Bo jestem szczęśliwy z tobą tutaj w twoim podniebnym, spalinowym zamczysku, najwspanialsza królowo spalina. Bardzo się cieszę, że jesteś zadowolony, ale... Ale piękna dziś pogoda. Oczywiście, że jest piękna, bo się o to postarałam. Wszędzie spaliny, śmieci, smog. No śmiej się, jak ci tak wesoło. Dobrze, pośmialiśmy się wystarczy. Teraz poważne kwestie. Dlaczego wczoraj znowu zapomniałeś o świeżej dostawie smogu? Na ziemię śpisz! Całymi dniami snujesz się po moim zamku jak jakiś zombie! Czy coś takiego? Zamiast zanieczyszczać, spełniać nasze marzenia. Możesz mi to wyjaśnić jakoś? Tak. A więc? A więc tak. Musisz się bardziej starać. Oczywiście. Po co mi taki pomocnik? Pomocnik śpioch. Oj, wspaniała królowo spalino, w takim razie uroczyście oświadczam, już nigdy nie spać. A to takie śmieszne. Przecież nie możesz nigdy nie spać, mój ty smogusiu, smogusiu. Jasna sprawa, przecież ja kocham spać. No co, króciutka drzemeczka. Smoku! Jednak nie. Powiedz mi, co masz dzisiaj do zrobienia? Ja? A tak, tak, tak. I oczywiście ja, najwspanialsza królowo. Ja dzisiaj do zrobienia mam tak. Po pierwsze, to tak, ja smok mam do zrobienia dzisiaj to. Po drugie... Nie pamiętasz! Smoku, przecież dopiero o tym rozmawialiśmy!
oczami! Wielką, głupią skałę albo... albo w karalucha! Ojej, no jaka będę wyglądał jak karaluch? Nie zamieniaj mnie w karalucha! Nie ma mnie tu! W takim razie tak, proszę, zajmij mnie gitarę. Nie będę wtedy musiał wykonywać żadnych rozkazów, zanieczyszczać świata. Będę sobie grał piękne piosenki o przyrodzie. Gitara, por favor. Gitara! Nie mogę sama grać! Zresztą, gdybym zrobiła z ciebie gitarę, od razu powyrywałabym ci struny i rzuciła gdzieś w kąt. Chcesz? Nie chcę. Dobrze, czas spalinowa to wości. Spocznij sobie tutaj na tronie. Wygodnie. Rzuć okiem na ten świat, który za moment zanieczyszczę tak, jak chcesz. Tylko już mnie w nic nie zamieniaj. Tak, wleję trochę ścieków do rzek i troszeczkę ropy do oceanów. Spalę tą resztkę lasów, która pozostała. O, szepnę ludziom przed snem do ucha, tak jak ty to czynisz, aby w ogóle nie przejmowali się jakimś tam segregowaniem świeci. Świeci należy palić, o, a co? O, i aby jak najczęściej używali samochodów. Spaliny są super, tak? Duszące, gryzące. Ludzie bez spalin nie mogą przecież żyć. To nie wszystko. Powiem im, że cała ta ekologia to jakieś ebezetury. A rowery, rowery są passe. A, no i oczywiście świeża porcja spalin plus nowa porcja smogu. Jako, że w tym najlepszy, gdyż jestem smog, smog do usług. Wspaniale, wspaniale, smoku, ale dzisiaj... Lecę z tobą! Już mniej więcej nie oszukasz za mną! Tak, za tobą. Powiedziałam za mną! Za mną! Idę! Co za baba? Jumpa, 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 ho! Jumpa, 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 hej! Jumpa, 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 hej! Jumpa, 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 hej! A więc to tu! A więc to tak! Legenda o zanieczyszczonym zamku w Mugrach to nie były legendy! O! Ale tutaj jest fajnie! Ha! Muszę wszystko pozwiedzać! Zrobię kilka zdjęć. Będę miała pamiątkę. Wrzucę na Facebooka i na Instagramunia. No taką historią trzeba się pochwalić.
uratować świat przed ostateczną zagładą. Ważka groszka zostanie bohater! Ha? Ale zaraz. Ta królowa spalina to straszna jest. Ten smok wygląda trochę przyjaźniej. Ale jak zacznie wypuszczać te swoje kłęby dymu, nie będzie zbyt wesoło. Ale zaraz. Przecież po mojej stronie jest prawda i dobro. Znowu gadam ze sobą. Nie ma co. Trzeba działać. Ważka Graszka rozpoczyna misję ratunku. Udało się. Zgubiłem tą królową spalinę. Ciągle mi tylko brzęczy nad nosem. Więcej smogu! Więcej spalin! Dlaczego się obijasz? Zanieczyszczaj ten świat! A może ja nie chcę zanieczyszczać? Kim ty jesteś, kobieto? Czy ona nie zdaje sobie sprawy, że jeżeli zanieczyścimy cały świat, to wszyscy zginiemy? To przecież jesteśmy jednym wielkim, połączonym organizmem. Co za los! Co za okrutny los! Każdym gestem
pukają. Siebie jest mi wciąż za mało. Ale przecież sam tak chciałem. I by przeżyć to, by zostałem. Wraz z królową wio też bycie. Ale bardzo cierpię skrycie. Przetrwać tu zostałem, więc znalazłem się tu w górach. Rzeczywistość jest ponura, wciąż udaję smoka, smoka. Niszczę świat na rozkaz wroga. Na rozkaz wroga. Jestem tchórzem od i tyle. Zamiast walczyć, ja się chylę. Się poddałem od i tyle. Myśląc, że tu zaraz zginę. Ja nie jestem tym, kim jestem. Przeczę sobie każdym gestem. Muszę tańczyć. Okrywają, ziemię wciąż jest za mało. Wciąż za mało. Jupa, 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 hej! Jupa, 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 hej! Jupa, 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 hej! Jupa, 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 hej! Pani Zo, 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 Pani Sia, 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 Pani Zo, Pani Sia, Pani Zosia męża ma, ha, ha! Dobre, Zosia, Sia, Sia. Chwila, zaraz. Kim ty właściwie jesteś i jakim sposobem udało ci się zakraść do podniebnego spalinowego zamku królowej spaliny, ha? Nie boisz się, że mogę cię zaraz wysmogować? Gadaj. Jakoby zdaję sobie sprawę, że nie znajduję się w zbyt bezpiecznej sytuacji, jaką mogłabym sobie wyobrazić. Tak? Ale? Ale? Coś obiło mi się o uszy, że ty też nie jesteś tutaj całkiem u siebie, co? A, nie smoguj! Nie smoguj mnie! Nie smoguj! Zo, Sia, Sia, Sia! Cisza! Zwrócisz uwagę królowej spaliny! Nie obawiaj się mnie! Nic ci nie zrobię, że nie jesteś bezpieczna. Ale tak, masz rację. Nie do końca jestem tutaj u siebie i nie do końca jestem tutaj sobą. Rozumiem. Też tak czasem mam, że czuję, że jedna z dwie. Najpierw mówi ważka, potem odpowiada jej graszka, a potem graszka zamienia się w ważkę, a ważka w graszkę i ja nie wiem, która ja to ja i która ja co myśli, ha? A czy czasami to nie jest tak, że jedna i druga to po prostu jesteś ty, w końcu jesteś ważką, czyż nie tak? Tak. I masz na imię graczka, czyż nie tak? Ja cię wiem, kim jestem. Jestem ważką graszką. Ten smok to niezły chłopak jest. Rozwikła moją tajemniczą zagadkę. Dobrze, że się tutaj znalazłam. Ale czas! Cisza, Zosia!
No i co, nie boisz się mnie? Smoka, smoka? Nie. To znaczy... Tak. To znaczy... Ciebie już nie. Ładnie śpiewasz, wiesz? Naprawdę? A wiesz, ja tak tylko przed śniadaniem nie rozgrzane gardło i rzuciło mi się na strudy głosowe od tego ciągłego smakowania. A, dobra, słuchaj. Słucham. No to słuchaj. Tak. Tak. Słucham. Słuchaj. Już mówiłaś. Już mówiłam. Słucham. Tak? Jak to z tobą jest? Mhm. Ty boisz się królowej spaliny? Ty się jej nie boisz! Chcesz zniszczyć świat? Czy nie chcesz go zniszczyć? Jak to z tobą jest? Hmm? Słuchaj. Słuchaj. Tak. Jak? Uszami Graszko, skup się. Kiedyś wcześniej na ziemi byłem ekologiem i tłumaczyłem ludziom, co mają czynić, a czego w żadnym wypadku nie powinni robić, aby dbać o środowisko, o cały świat. I było pięknie, pachnąco, czysto i kolorowo. Wszyscy żyliśmy w zgodzie, zwierzęta, ludzie, natura. Tak, ale pojawiła się królowa spalina, ta jędza. Muszę ci przyznać rację. Niezła z niej jędza jest, wiesz? Otóż to. I zaczęła szeptać ludziom przed snem do ucha, aby jak najwięcej zanieczyszczali swoje środowisko. Tak, palili śmieci, wylewali ścieki do rzek. I te samochody, wszędzie spaliny, smog. Wszystko zaczęło obumierać, cały ekosystem. O, ty chyba wiesz najlepiej, jak to wygląda tam na dole na ziemi. Oj, tak, tak, tak. Społeczność warzyw jest zdziesiątkowana. O rzeczy. Wiele gatunków roślin i zwierząt zniknęło już z powierzchni ziemi. To przeze mnie. Dlatego pojawiłam się tutaj ja. Waszka Graszka melduje się na misji ratunkowej. Ja, daj spokój, Graszka. No, żarty, żartami, ja wszystko rozumiem. Ale chcesz mi wmówić, że takie chucherko ma uratować świat przed złą królową spaliną? O, słuchaj, słuchaj, bo jak ja się zaraz zacznę z ciebie śmiać, to. Słyszałam, jak królowa spalina chciała cię zamienić w skarpety. Zła królowa szeptała ludziom przed snem do ucha, aby zanieczyszczali cały świat. Cały ekosystem zaczął obumierać, ponieważ duża część ludzi przestała zważać na to, gdzie świecą i że w ogóle świecą i zanieczyszczają środowisko. A ja nie chciałem obumierać, więc wmówiłem jej, że jestem smokowym, smokowym potworem. I uwierzyła mi, no ale zabrała mnie niestety tutaj do swojego podniebnego, spalinowego zamczyska i każe zanieczyszczać świat z góry. Ale ja się nie przykładam zbytnio do jej rozkazów. Tyle, że ona zaczyna to zauważać i ja nie wiem, co teraz ze mną będzie. Ale ja wiem. Tak? A co? Uratujemy świat! Razem! I unicestwimy tą jedzowatą, spalinowatą królową. Myślisz, że jest szansa, jest nadzieja? Tak. Tylko... Tylko? Ja tutaj będę od działania. A ty będziesz od myślenia. Bo tak naprawdę, tak jakby się przyznać i tak wprost w twoje ślepia po
No zupełnie nic. Nie przejmuj się, Glaszka. Ja wiem wystarczająco dużo. Zrobimy tak. Musimy spróbować. Bo jeżeli uważasz, że jest nadzieja na uratowanie świata, to to jest nasz obowiązek. Jeżeli nam się nie uda, cóż, najwyżej królowa Spalina zamieni nas w stare skarpety. No, ale we dwójkę będzie nam raczej zostać skarpetami, prawda? No nie wiem. Ja to wolałabym zostać takim na przykład latawcem. Jestem mocno przywiązany do latania. Świetnie. Słuchaj, mam plan. Kiedy sprowadzałem się tutaj z królową, zabrałem z ziemi ze sobą plansze, na których umieściłem wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące dbania o środowisko i ukryłem je przed nią mniej więcej 3/4 odległości od słońca, między chmurą a chmurą. Przeklęty katar! Ojej, schowałem się. Co za los? Ciągle cieknie mi z nosa. Czuję się jak mucha w smole. Ojej, jakie niesamowite miejsce! Ile śmieciuszków! Lubię śmieciuszki! Moje śmieciuszki! Co? Gdzie? A, że tu wy, ale co? No nie! Ci się śmieją i ja mam katar nadal! Co za los! Przepraszam bardzo. Chce pani powiedzieć, że lubi pani no te śmieciuszki? Czy ja dobrze zrozumiałam? Co zrozumiałaś? Gdzie zrozumiałaś? No, że to... Mojej koleżance Graszce chodziło o to, czy lubi pani ten, no, zapaszek. A lubię! A co? Nie wolno? Wolno? Ale nie sądzi pani, że stąd właśnie ten katar? Co? Że niby śmieciuszki mi to zrobiły? Obawiam się, że niestety tak żywe organizmy w alergiczny sposób reagują na tego rodzaju zanieczyszczenia. Od co? Że ja jestem niby organizmem żywym jakimś. O, no i jesteś! To znaczy, jest pani. A? Jak my wszyscy. Jak my wszyscy. Dokładnie tak. Dobra, to przejdźmy na ty. O. Mucha krycha jestem. Organizm żywy. Ważka Graszka. Również jestem żywa. Miło mi. A ja jestem smok. Wróć. Smok. Ekolog. Miło mi krycha. No dobra, dobra. To powiedzcie mi, o co chodzi z tym moim katarem? Że niby śmieciuszki mi to zrobiły? Ach, Krycho, obawiam się, że tak. I że świat może być czystszy? Oczywiście. Ja wtedy nie będę cierpieć na ten przeklęty katar. Tak, 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 tak. No dobra. To co trzeba robić? Robić! My właśnie rozpoczynamy misję ratunkową. Przełączy się? No oczywiście! Właśnie.
szukamy planż, na których umieściłem najważniejsze zagadnienia dotyczące ekologii, dbania o środowisko. Musimy je odnaleźć, bo wówczas wytłumaczymy ludziom, jak należy dbać, zadbać o cały świat i wszystko wróci do normy. Będzie pięknie, czysto, pachnąco i nie będziesz miała kataru. Tak więc pomóżcie szukać 3/4 odległości od Słońca, tylko nie pamiętam, gdzie wtedy było położenie Słońca. Szukamy. 3/4... O! Znalazłem, mam drogie panie. Proszę, Waszko Graszko i Muszko Krysiu. Ojejku. Spójrzcie, na tej pierwszej planszy mamy pokazany piec kopciuch. I niestety do takich pieców kopciuchów niektórzy ludzie za namową złej królowej spaliny wyrzucają swoje śmieci i tam je spalają. No a kiedy takie śmieci palą się w piecu kopciuchu, to przez kominy wydobywają się bardzo szkodliwe związki chemiczne, które szkodzą ludziom, zwierzętom, całej przyrodzie. To nie wszystko. Zła królowa spalina szepcze ludziom przed snem do ucha, aby jak najwięcej używali samochodów. No i stoją te auta w korkach, kopcą, emitują te spaliny, niską emisję. Ach, to nie wszystko. Ludzie używają przestarzałych elektrowni kopciuchów, również bardzo dużo emitują zanieczyszczeń i związków szkodliwych chemicznych do atmosfery. A na domiar złego, ludzie zamiast coraz więcej sadzić drzew, wycinają drzewa na potęgę i budują betonowe pustynie. No a w takim mieście wtedy nie ma zupełnie czystego powietrza. Ale wszystko jeszcze możemy odwrócić i uratować. Tak więc, zamiast spalać śmieci w piecach, śmieci należy segregować, czyli wrzucać odpowiedni śmieć do odpowiedniego koloru kosza. Zamiast cały czas używać samochodów, to jeżeli mamy niewielką odległość do pokonania, lepiej będzie, jeśli pokonamy ją na przykład na rowerze. Zadbamy wówczas o środowisko, ale również o dobrą kondycję fizyczną. Dalej, zamiast korzystać z przestarzałych elektrowni kopciuchów, ludzie zaczęli korzystać z odnawialnych źródeł energii, takich, jakimi między innymi jest wiatr. I zamiast budować wszędzie betonowe pustynie, ludzie zrozumieli, że drzewa są bardzo ważne, ponieważ produkują tlen. Tak więc, drogie panie, mam nadzieję, że wszystko zrozumiałyście. Oddajcie plan, proszę. Ale się czuję teraz mądro. Manna. Chyba głowa ci z tyłu napuchła od tej wiedzy. Że wiedza weszła mi do głowy tak jakoś nierównomiernie i będzie mnie przeciążało w przód albo w tył. Graszka, przecież wiedza nic nie waży. Oby, chyba już się przestraszyłam. Przepraszam, lubię czasem pożartować. Wiesz, z królową spaliną nie ma mowy o żadnych żartach. A właśnie, a propos, skoro poznałyście, jak należy dbać o środowisko, to może zaczęlibyśmy tutaj oto podniebnego spalinowego królestwa. Co wy sprzątamy? No i smog dobrze gada, bo ja już mam serdecznie dosyć tego kataru. No, ale do czego my to wysprzątamy? Spokojnie, drogie panie, ja, smog ekolog, zadbałem o wszystko. Zaczekajcie. Proszę bardzo. Mamy tutaj 3 podstawowe kolory koszy, do których uprzątniemy te wszystkie śmieci. Ale zanim zaczniemy, moje panie, za sprzątanie, wytłumaczę wam, do jakiego koloru kosza, jaki surowiec powinniśmy wyrzucić. A więc uwaga. Kolor żółty. Czy któraś z was wie, jaki śmieć powinniśmy tam umieścić? Ja tu się za bardzo nie znam na tych śmieciach. No to już śpieszę wam z pomocą.
do pojemnika w kolorze żółtym wyrzucamy wszystkie odpady plastikowe. A na przykład stara papierowa gazeta powinna zostać umieszczona w koszu o kolorze graszka, graszki! Czyli niebieski. Wszystkie odpady papierowe, makulatura powinny wylądować w pojemniku koloru niebieskiego. I został nam ostatni kosz zielony, a do niego wyrzucamy odpady szklane. Więc uwaga, zrobimy tak, żeby nam tu łatwiej było posprzątać. Graszka, graszka, zajmiesz się wszystkimi surowcami, odpadami papierowymi i umieścisz je w koszu koloru niebieskiego. Tak jest. Mucha Krysia zajmie się plastikiem, który wyrzuci do kosza w kolorze żółwiowym. Żółtym? Świetnie. Ja natomiast zajmę się odpadami szklanymi i również będę pomagał wam. Tak? Jesteśmy gotowi? Tak! Zaczynamy sprzątanie. Jupa, 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 hej! Jupa, 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 hej! Jupa, 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 hej! Jupa, 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 jupa. Ale trudne z tych śmieci! Bardzo dobrze, proszę bardzo. Tylko pamiętajcie, to nie jest sprzątanie na czas, tylko na dokładność. Ja sprawdzę wszystkie kosze. A jeszcze tutaj, proszę bardzo. Pierwsza! Jeszcze raz. Tak, uwaga, sprawdzamy. Tutaj znajdują się w żółtym pojemniku tylko odpady plastikowe. Ważka, pięknie się spisałaś. I w zielonym mamy odpady szklane. Doskonale. Co się stało? Niesamowite. Niesamowite. Ja nie mam kataru. Mogę oddychać. Co za niesamowity los. Smaczku, mucha Krycha nie ma już kataru. Ale zaraz. Tak? Bo ze mną przyleciały jeszcze takie motylki. I co proponujesz? Pomyślałam, że możemy je tutaj wypuścić na zamek królowy. Jak wróci, to oszaleje z rozpaczy. To na pewno. Ale to jest świetny pomysł, Graszka. Motyle pomogą oczyścić powietrze z resztek spalin. Doskonały pomysł. To proszę, daj się po motylki. Jumpa, hej, jumpa, 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 hej. O, mamy motylki. I co, jakie będziemy teraz na ten zamek wpuszczać? Pojedynka. Tak. Jeden. Leci. O, to może tutaj. Dwa. Ojej, no to tak to mi bardzo dużo. Oj, to szybko. 8. 16. Dobrze. 21. Znowu niebieski. No to może tutaj. I 15. I smoczku. Trochę w lewo. Nie, w prawo. To znaczy drugie lewo. Nie, drugie prawo. Proszę. Dobrze. Muszę ci pomóc. No, najwyższy czas. Oj, oj, odlatują. I tu. I co, to że idzie? I jeszcze, nie, jeszcze tak tutaj. Jeszcze i jeszcze proszę. Dla ciebie. I dla mnie. I dla ciebie. I dla mnie. A ja będę miał tak, co ty na to? Mogę mieć motylka tutaj przyjaciela? No możesz. Czy teraz jest ładnie? No, Graszko, tak zawsze powinien wyglądać ten zamek. Gdzie on jest? Orety, królowa spalina płaca. Schowajmy się. Gdzie on się znowu podziewa? Smoku! Smoku! Ja go zaraz znajdę. Już ja mu dam znowu. Znowu to samo za każdym razem. Smoku! Uciekasz przede mną i chowasz się tutaj? Jak ja cię zaraz zaczaruję w skałę, cię zamienię w skarpety! Wiedziałam, wiedziałam, że zamieni nas w skarpety! Co to ma znaczyć? Jakim prawem zapraszasz gości do mojego zamku? Jaka ona na
naturalna! Już ja ci dam! Abrakadem, jesteś dżem! Ty nie możesz czarować, kiedy jest czysto, tak? Graszka, jakie to było proste. Już wcześniej na to nie wpadliśmy. Nie możesz czarować? No nie mogę, nie mogę, wy ekolodzy! Co ja wam takiego zrobiłam, że mnie krzywdzicie? I ty masz czelność pytać, co zrobiłaś? Chciałaś zniszczyć świat swoimi niemądrymi pomysłami o ściekach, spalinach i nie wiadomo czym jeszcze. Ale przegrałaś, a my wygraliśmy. Ha! Ale co ze mną teraz będzie? Ha! Przejmujemy Podniebne Królestwo razem z tą dzielną, ważką Graszką i mamy plan. Co zrobić dalej? Leczniczy plan. Plan ratowania ziemi. Od co? Tak, ty zostaniesz naszą pomocnicą od czystej roboty. I jak ci się to podoba, ha? Chyba nic mi innego nie pozostało. Abrakadem, jesteś dżem! Abrakadebra, ale z ciebie zebra! Abrakadakiem, jesteś ślimakiem! Musiałam spróbować. A próbuj! Od razu wyglądasz lepiej. Słuchaj, otrzymasz pierwsze zadanie. Zostało nam troszeczkę roślin. Udasz się z nimi na ziemię i je zasadzisz. Rośliny pomogą oczyścić powietrze z resztek spalin. Tak więc azymut ziemia. Ziemia! Byłem odważny. To było niezłe, smaczko. Doskonale. Ziemia, my gramy. Walkę już za sobą mamy. Wreszcie czuję się szczęśliwy. Wcześniej żyłem. Oczyścimy, mamy na to dużo siły. Razem się uratujemy. No co do tego właśnie chcemy! Ha! Smaczku, jesteś bohaterem. Wcześniej czułem. Dużo siły, razem świat uratujemy. No do tego właśnie chcemy. Ho, witamy i zapraszamy. Graszka, bardzo ci dziękuję. Nikt jak ty nie przekonuje. Weźcie wziąć się w garść. To dopiero niezły czas. Tak, razem siebie oczyścimy. Mamy na to dużo siły. Razem świat uratujemy. No do tego właśnie chcemy. Ja to się może nawet cieszę, że z wami zostaję i będzie mi odpoczywać. Doskonale. To co? Pierwsza misja ratunkowa. Na ziemi! Tak jest! I dalecznym krokiem smoka za mną!